Drodzy bracia i siostry, dobry wieczór. Cieszę się, że jestem pośród was i ponownie widzę twarze różnych przedstawicieli ludności rdzennej, którzy odwiedzili mnie w Rzymie kilka miesięcy temu. Ta wizyta wiele dla mnie znaczyła. Teraz jestem w waszym domu, jako przyjaciel, jako pielgrzym na waszej ziemi, w świątyni, w której spotykacie się, by jako bracia i siostry chwalić Boga. W Rzymie, po wysłuchaniu was, powiedziałem wam, że skuteczny proces uzdrawiania wymaga konkretnych działań. Cieszę się, widząc, że te działania już się rozpoczęły w tej parafii, w której spotykają się osoby z różnych wspólnot pierwszych narodów, metysów i inuitów wraz z mieszkańcami lokalnych dzielnic, którzy nie wywodzą się spośród ludności rdzennej oraz różnymi braćmi i siostrami imigrantami. Oto dom dla wszystkich. Otwarty i inkluzywny. Taki, jakim powinien być Kościół, rodzina dzieci Bożych, w którym gościnność i przyjęcie, typowe wartości kultury rdzennej, mają fundamentalne znaczenie, gdzie każdy winien czuć się mile widziany. Niezależnie od tego, co przeżył i od swych indywidualnych okoliczności życiowych. Chciałbym wam też podziękować za waszą konkretną bliskość wobec tak wielu ubogich. To mnie wzrusza, którzy są liczni nawet w tym bogatym kraju, okazywaną poprzez miłosierdzie. Tego pragnie Jezus, który powiedział nam i zawsze powtarza w Ewangelii: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. To Jezus powiedział. Jednocześnie nie możemy zapominać, że także w Kościele dobra pszenica jest zmieszana z konkolem. I właśnie z powodu tego chwastu chciałem podjąć tę pielgrzymkę pokutną, rozpoczynając ją dziś rano od przypomnienia zła dokonanego przez rdzenne ludy od wielu chrześcijan i z wielkim żalem prosząc o wybaczenie. Boli mnie myśl, że katolicy byli zaangażowani w politykę asymilacji i uwolnienia, która umacniała poczucie niższości, ograbiając wspólnoty i pojedyncze osoby z ich tożsamości kulturowej i duchowej, odcinając ich korzenie i podsycając postawy uprzedzenia i dyskryminacji, a także, że odbywało się to również w imię edukacji rzekomo chrześcijańskiej. Edukacja musi zawsze zaczynać się od poszanowania i promowania talentów, które już istnieją w człowieku. Nie jest ona i nigdy nie może być czymś, co można odgórnie narzucić, bo wychowanie to przygoda wspólnego poznawania i odkrywania tajemnicy życia. Dzięki Bogu w takich parafiach jak ta, poprzez spotkania dzień po dniu budowane są fundamenty uzdrowienia i pojednania. Fundamenty uzdrowienia i pojednania. Chcę szczególnie podziękować pracy biskupom, którzy uczynili. Jest to konferencja biskupów bardzo zjednoczona i przynosi wiele owoców. I bardzo chcę wam, księża biskupi, za to wam podziękować. Pojednanie.
Dziś wieczorem chciałbym podzielić się pewnymi refleksjami związanymi z tym słowem. Co na jego temat podpowiada nam Jezus? Co oznacza ono dla nas dzisiaj? Co oznacza to słowo pojednanie? Drodzy przyjaciele, pojednanie dokonane przez Chrystusa nie było zewnętrznym porozumieniem pokojowym, rodzajem kompromisu, który ma zadowolić strony. Nie był to też pokój zrzucony z nieba, ustanowiony odgórnie lub poprzez podporządkowanie sobie drugiego człowieka. Apostoł Paweł wyjaśnia, że Jezus jedna łącząc razem przez uczynienie z dwóch odległych rzeczywistości jedną rzecz, jeden lud. I jak tego dokonuje? Przez krzyż. To Jezus jedna nas między sobą na krzyżu, na tym drzewie życia, jak lubili go nazywać starożytni chrześcijanie. Krzyż drzewem życia. Wy, drodzy bracia i siostry z ludów rdzennych, możecie nas wiele nauczyć o życiodajnym znaczeniu drzewa, które złączone z ziemią poprzez swe korzenie daje tlen dzięki swym liściom i karmi nas swoimi owocami. Wspaniale jest też dostrzec symbolikę drzewa przedstawioną w fizjonomii tego kościoła, gdzie pień łączy z ziemią ołtarz, na którym Jezus jedna nas w Eucharystii, akcie kosmicznej miłości, który jednoczy niebo i ziemię, obejmuje i przenika całe stworzenie. Ta symbolika liturgiczna przywodzi na myśl wspaniały fragment wypowiedzi świętego Jana Pawła II w tym kraju. I mówi tak: Chrystus ożywia centrum całej kultury. Tak więc nie tylko chrześcijaństwo jest związane z ludem indiańskim, ale Chrystus w członkach swojego ciała sam staje się Indianinem. I to On jedna na krzyżu łączy na nowo to, co wydawało się niewyobrażalne i niewybaczalne. Ogarnia wszystkich i wszystko. Wszystkich i wszystko. Ludy rdzenne przypisują wielkie znaczenie kosmiczne tak zwanym punktom kardynalnym, rozumianym nie tylko jako geograficzne punkty odniesienia, ale jako wymiary obejmujące całą rzeczywistość i wskazujące drogę do jej uzdrowienia, reprezentowane przez tak zwane koło medyczne. Ta świątynia podejmuje tę symbolikę punktów kardynalnych i nadaje im znaczenie chrystologiczne. Jezus krańcami swojego krzyża objął punkty kardynalne i zjednoczył najbardziej odległe ludy. Jezus uzdrowił i uczynił wszystko pokojem. Tam wypełnił Boży plan, aby wszystko pojednać. Bracia i siostry, co to oznacza dla tych, którzy noszą w sobie tak bolesne rany? Wyobrażam sobie, jak trudno jest dostrzec jakąkolwiek perspektywę pojednania tym osobom, które doznały tak wielu cierpień od mężczyzn i kobiet, którzy powinni dawać świadectwo życia chrześcijańskiego. Nic nie może wymazać doświadczenia pogwałconej godności, doznanej krzywdy, zdradzonego zaufania. Nigdy też nie może się zatrzeć wstyd nas wierzących. Trzeba jednak zacząć od nowa. A Jezus nie proponuje nam słów i dobrych postanowień, ale proponuje nam krzyż, tę skandaliczną miłość, która pozwala na przebicie sobie stóp i nadgarstków gwoździami i okaleczenie głowy cierniem. Oto kierunek, w którym należy podążać, spoglądać razem na Chrystusa, na miłość zdradzoną i ukrzyżowaną dla nas, spojrzeć na Jezusa ukrzyżowanego w tak wielu wychowankach szkół rezydencjalnych. Jeśli między sobą i wewnątrz nas samych chcemy pojednać się z przeszłością, z doznanymi krzywdami i zranionymi wspomnieniami,
z traumatycznymi wydarzeniami, których nie może uleczyć żadna ludzka pociecha, nasze spojrzenie musi być wzniesione ku Jezusowi ukrzyżowanemu. A pokój należy czerpać z Jego ołtarza, ponieważ właśnie to na drzewie krzyża cierpienie przemienia się w miłość, śmierć w życie, rozczarowanie w nadzieję, opuszczenie w komunię, oddalenie w jedność. Pojednanie to nie tylko nasze dzieło, jest to dar, który wypływa z ukrzyżowanego. To pokój, który płynie z serca Jezusa, to łaska, o którą trzeba prosić. Pojednanie to jest łaska, o którą trzeba prosić. Jest jeszcze jeden aspekt pojednania, o którym chciałbym powiedzieć. Apostoł Paweł wyjaśnia, że Jezus przez krzyż pojednał nas w jedno ciało. O jakim ciele mówi? Mówi o Kościele. Kościół jest tym żywym ciałem pojednania. Kiedy jednak pomyślimy o nieusuwalnym cierpieniu, jakiego doświadczyło w tych miejscach wiele osób wewnątrz instytucji kościelnych, można jedynie poczuć złość i wstyd. Stało się tak, gdy wierzący dali się ześwieszczyć i zamiast promować pojednanie, narzucili swój własny wzorzec kulturowy. Taka postawa zanika z trudem, także z religijnego punktu widzenia. Istotnie, wygodniejsze wydaje się wpojenie w ludzi Boga, niż pozwolenie ludziom, by zbliżyli się do Niego. To zaprzeczenie. To sprzeczność, ale to się nigdy nie udaje, ponieważ Pan nie przychodzi w ten sposób, nie przymusza, nie tłumi i nie uciska, natomiast zawsze miłuje, wyzwala i pozostawia wolnymi. Nie wspiera swoim duchem tych, którzy porządkowują sobie innych, tych, którzy mylą Ewangelię pojednania z prozelityzmem. Nie można bowiem głosić Boga w sposób, który jest sprzeczny z Bogiem, a jednak ileż razy działo się tak w historii. Podczas gdy Bóg zwyczajnie i pokornie proponuje siebie, my zawsze mamy pokusę, by narzucać Go i w Jego imię narzucać siebie. Jest to pokusa światowa, by sprawić, że zejdzie On z krzyża, by objawić Go poprzez władzę i pozory. Jednak Jezus dokonuje pojednania na krzyżu, a nie przez zejście z krzyża. Na dole wokół krzyża byli ci, którzy myśleli o sobie samych i kusili Chrystusa, powtarzając Mu, żeby ocalił siebie, nie myśląc o innych. Bracia i siostry, w imię Jezusa, niech w Kościele nie powtórzy się takie postępowanie. Niech Jezus będzie głoszony tak, jak On chce, w wolności i miłości, a każda osoba ukrzyżowana, którą spotykamy, niech nie będzie dla nas przypadkiem do rozwiązania, lecz bratem lub siostrą, których należy miłować, ciałem Chrystusa, które należy kochać. Niech Kościół, ciało Chrystusa, będzie żyjącym ciałem pojednania. Samo słowo pojednanie jest praktycznie synonimem Kościoła. Termin ten w rzeczywistości oznacza uczynienie na nowo soboru. Uczynienie na nowo soboru. Kościół jest domem, gdzie można pojednać się na nowo, gdzie można spotkać się, aby zacząć od nowa i razem wzrastać. Jest miejscem, w którym przestajemy myśleć o sobie jako o jednostkach, aby uznać się za braci, patrząc sobie w oczy, przyjmując historię i kulturę innego człowieka, pozwalając, aby mistyka wspólnoty, tak miła Duchowi Świętemu, sprzyjała uzdrowieniu zranionej pamięci. To jest droga.
Nie decydować za innych, nie szufladkować wszystkich w ustalonych schematach, ale stanąć przed ukrzyżowanym i przed bratem, aby nauczyć się podążać razem. Taki jest Kościół i niech takim będzie. Kościół nie jest miejscem tylko idei. Tak jest Kościół, niech takim będzie, nie zbiorem idei i nakazów do wpojenia ludziom, ale domem gościnnym dla wszystkich. Taki jest Kościół i niech takim będzie, świątynią o zawsze otwartych drzwiach, której my wszyscy, żywe świątynie Ducha. Spotykamy się, służymy sobie nawzajem, jednamy się ze sobą. Drodzy, przyjaciele, drodzy bracia i siostry, gesty i wizyty mogą być ważne, ale większość słów i działań pojednania dzieje się lokalnie, we wspólnotach takich jak ta, gdzie pojedyncze osoby i rodziny podążają ramię w ramię, dzień po dniu. Wspólna modlitwa, wspólna pomoc, dzielenie się historiami życia, wspólnymi radościami i zmaganiami. To wszystko otwiera drzwi do pojednawczego dzieła Boga. Jest taki obrazek podsumowujący, który może nam pomóc. W tej świątyni, ponad ołtarzem i tabernakulum, widzimy cztery słupy typowego namiotu tubylczego, który, jak się dowiedziałem, nazywany był tipi. Namiot ma wielkie znaczenie biblijne. Kiedy Izrael szedł przez pustynię, Bóg mieszkał w namiocie, który był rozbijany zawsze, kiedy lud się zatrzymywał. Był to namiot spotkania. Przypomina on nam, że Bóg idzie z nami i bardzo lubi spotykać nas wspólnie, gdy się zbieramy, by obradować. A kiedy Bóg stał się człowiekiem, Ewangelia mówi dosłownie, że rozbił swój namiot pośród nas. Bóg jest Bogiem bliskości. W Jezusie uczy nas języka współczucia i czułości. Trzeba to rozumieć za każdym razem, gdy przychodzimy do Kościoła, gdzie On jest obecny w tabernakulum. To słowo oznacza właśnie namiot. Bóg zatem rozbija swój namiot pośród nas. Towarzyszy nam w naszych pustyniach. Nie mieszka w pałacach niebieskich, ale w naszym Kościele. I pragnie, by ten stał się domem pojednania. Drodzy bracia i siostry, Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały, który mieszka w tym swoim ludzie, Ty, który pragniesz jaśnie poprzez nasze wspólnoty i kultury, weź nas za rękę. I nawet na pustyniach historii prowadź nasze kroki na drodze pojednania. Amen.